Dzień dobry Państwu! To podcast serwisu WAF4Free. Jest to serwis, w którym znajdziecie informacje o darmowych wydarzeniach w Warszawie i okolicach. Serwis jest dostępny pod adresem waw4free.pl. A ja nazywam się Albert i na co dzień prowadzę podcast, chyba nie wiem, który jest dostępny na Ankor, Spotify czy Google Podcasts. Zapraszam do jego słuchania, a teraz zacznijmy przegląd wydarzeń w najbliższy weekend. A zaczynamy z rozmachem, bo od wydarzenia weekendowego, które rozpocznie się już w piątek 29 lipca o godzinie 9 wśród śródmieściu Park Agricola. Jest to warszawska strefa Turniejowa. Będzie można tam śledzić zmagania tenisistów. Na 500 leżakach będzie to turniej z ranką WTA 250. W głównej części warszawskiej strefy turniejowej, nazwanej strefą kibica, będzie rozstawionych 500 leżaków. Mecze będzie można oglądać na dwóch telebimach. Transmisję przewidziano w piątek od godziny 11, a w sobotę od 14. W niedzielę o 12 będzie można zobaczyć finał debla, a o 15 singla i poza meczami również będzie dostępna strefa odpoczynku, tak zwana chillout i strefa wolnego czasu, a także atrakcje dla dzieci. Także zapraszamy przez cały weekend. Kolejne wydarzenie, drodzy Państwo, przypomina nam, że nie możemy zapomnieć o powstaniu warszawskim. Sen o Warszawie 30 lipca w sobotę o godzinie 18.30 na warszawskiej Woli zapraszają artyści w premierowym składzie. Natalia Kukulska, Milena Lang, Sławek Uniatowski, Jacek Borkowski i Warsaw Impression Orchestra wystąpią o 19.00 w kościele św. Wojciecha. Od godziny 18.30 będzie dostępna wystawa archiwalnych Zdjęć Kościoła od rozpoczęcia budowy w 1898 roku przez dwudziestolecie międzywojenne, II wojnę światową i PRL. Zaczynamy świętowanie obchodów 78 rocznicy Powstania Warszawskiego. Zapraszamy. Serce mi się raduje, drodzy Państwo, ponieważ uwodowałem sobie w szczególnym stopniu to, co będzie następnym wydarzeniem, czyli wyprzedaż garażowa, tym razem w kulturze wysokiej. Praga północ, sobota 30 lipca od godziny 15. Raj dla poszukiwaczy skarbów, pchli targ pod chmurką, kiermasz staroci, a z drugiej strony szansa na drugie życie dla Waszych ubrań, zabawek, książek, bibelotów i innych szpargałów. Ważna informacja, jeżeli chcecie Państwo tam Sprzedawać, to trzeba wpłacić na fundację. Jesteśmy ludźmi małą cegiełkę, a oczywiście dla kupujących wstęp darmowy. Zależy nam na wspólnym spędzeniu czasu, a przy okazji sprzedać lub kupić, pomóc naszej planecie. Działamy w duchu Zero Waste i ratujemy przed śmietnikiem tysiące rzeczy. Zapraszamy! To oczywiście, drodzy Państwo, nie jedyna propozycja na sobotę. Zapraszamy na letnie spotkanie z kulturą. Tym razem będzie to spektakl wyspa Limbo. Godzina 17. Warszawa Bielany Park Herberta. Lato, zieleń, słońce, leżaki i kultura. Już od 30 lipca zapraszamy na cykl zabawnych spektakli. Teatr Pijana Sypialnia w różnych częściach Bielan. Teatr Pijana Sypialnia to największy niezależny teatr w kraju, założony już wiosną 2012 roku w Warszawie przez aktorów, tancerzy, muzyków i Wokalistów. A Wyspa Limbo to świat pełen kolorów i tańca. W jednej chwili dominuje słoneczna salsa, by za chwilę przeistoczyć się w jazdę figurową. Jednak zawsze jest to życie na krawędzi. Zapraszamy! Drodzy Państwo, kolejne wydarzenie to część cyklu, o którym mówiłem w zeszłym tygodniu i który właśnie poprzedniego weekendu miał się zacząć. Jednak wydarzenie zostało przełożone na koniec sierpnia. Miejmy nadzieję, że druga część, drugie wydarzenie, które jest częścią tego cyklu, odbędzie się w ten weekend bez problemów. W sobotę, 30 lipca od godziny 20 w ramach Barw Orientu, szkoła tańca z wachlarzami bojowymi Tao Te Ching, Zaprasza na spektakl. Jest to wyjątkowe, muzyczne, taneczne widowisko z muzyką na żywo. Jego istotę stanowi refleksja nad ideami, nad ideą autorytarnej władzy, indywidualnych ambicji, wyzwolenia i piękna oraz próba zbudowania harmonii w czasach kryzysu i społecznej Polaryzacji. Grupa artystek tworzących szkołę tańca z wachlarzami bojowymi poszukuje ekspresji kobiecej wolności, inspirując się mądrością Laosiego. Drodzy Państwo, mam nadzieję, że tym razem ta uczta dla zmysłów zostanie przed Państwem rozegrana bez problemów. Zapraszamy. A cóż to, drodzy Państwo? To Heca na Ochocie, edycja druga, czyli Rakowiec. 31 lipca o godzinie 13:00 Ochota Park Zastawa Malickiego, co łączy Gwiezdne Wojny, Helenę i Szymona Syrkusów oraz bardzo starą to pole białą. Przyjdź do Parku Malickiego i przekonaj się, co to za Heca, zanurz się po uszy w Rakowcu. Heca na Ochocie to cykliczne wakacyjne wydarzenie ośrodka kultury Ochoty, odbywające się w najciekawszych zakątkach tej zielonej dzielnicy. Międzypokoleniowy piknik to okazja do poznania zarówno swoich sąsiadów, jak i historii swojej okolicy. Heca to czas na zabawę, żarty dla Warszawiaków w każdym wieku. Spotkanie wokół wspomnień modernistycznej tożsamości stolicy, jak i czas na wspólną podróż w przyszłość. Zapraszamy! A jeżeli, tak jak mnie Państwu brakuje dźwięków lata, to nie musimy się już martwić. Zapraszam na koncerty Sun Followers and Makiwara. 31 lipca, to już mamy niedzielę, godzina 20.30 Warszawa Żolibosz nad Wisłą. Zapraszamy na dźwięki lata nad Wisłą, przed Wami koncerty, zespołów, które kreślą nową perspektywę przed polską sceną muzyczną. Zabiorą was w stylistyczną podróż przez mnogość gatunków, spośród których największymi będą funk, rap i world music. Te zespoły to Makiwara i Sun Followers. Zapraszamy. Jeżeli chodzi o szczegóły, to wejście oczywiście jest za darmo, o 20:30 Makiwara, a o 22:00 Sun Followers. Zapraszamy. Aby uczcić zbliżającą się 78. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, można udać się do Śródmieścia. 31 lipca o godzinie 18 odbędą się śpiewanki powstańcze z Ferajną Hoovera. Ferajna to grupa znajomych, która spontanicznie połączyła swoje muzyczne talenty, by oddać hołd warszawskim powstańcom. Jest to grupa bodaj dziewięciu męskich głosów. Znani są ze swoich występów w naszym pawilonie kulturalnym i na ulicach Warszawy. Drodzy Państwo, myślę, że będzie to całkiem dobra przygrywka przed poniedziałkowymi obchodami, także zapraszamy. A jako, że to właśnie ten dzień, który jednocześnie stanowi początek tygodnia, początek miesiąca, jest faktycznie dniem rocznicowym w stosunku do wybuchu powstania warszawskiego, to zaprosimy również na wydarzenie z tego dnia. Warszawiacy śpiewają zakazane. Piosenki, godzina 20.30, plac Piłsudskiego. Podczas wyjątkowego wydarzenia muzycznego znów będziemy mogli razem zaśpiewać piosenki powstańcze w centrum stolicy, o którą 78 lat temu walczyli powstańcy. W trakcie wieczoru usłyszymy i zaśpiewamy takie utwory jak Warszawianka, Marsz Mokotowa, Sanitariuszka Małgorzatka, Pałacych Michla czy Mała Dziewczynka z AK. Śpiewnik z tekstami piosenek będzie można pobrać ze strony 1944.pl na kilka dni przed wydarzeniem. Także można się przygotować i wspólnie zaśpiewać. Widzimy się w poniedziałek. A nim się serdecznie pożegnamy, drodzy Państwo, to przypominam, że więcej propozycji do znalezienia w serwisie WAF for Free. Tam też znajdują się szczegóły wydarzeń, o których opowiedziałem w dzisiejszym odcinku, plus informacje o ewentualnych zmianach. Ja nazywam się Albert i zapraszam do słuchania mojego podcastu, chyba nie wiem, dostępnego na Anchor, Spotify, Google Podcast czy Mpic Go. Drodzy Państwo, do zobaczenia na wszystkich tych pięknych wydarzeniach i słyszymy się już za tydzień. 爸爸。Papa.